Otwieram obrady 9. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Wszystkich uczestników obrad sesji informują, że obrady Rady Powiatu Bartoszyckiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informację tę podaję, wypełniając dyspozycję artykułu 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenia o ochronie danych. Bardzo serdecznie witam zarząd, na wniosek którego dzisiejsza sesja została zwołana, na czele z panią starostą Elżbietą Zabłocką i wicestarostą panem Pawłem Wójcikiem. Witam panie i panów radnych, dyrektorów naszych jednostek. Jest obecny pan dyrektor Karol Łomecki, skarbnik i pani kierownik biura rady. Sprawdzimy teraz kworum. Nie włączę. Jestem już? Dobrze. Dziękuję bardzo. Jest obecnych 14 radnych, 3 jest nieobecnych. Informuję zatem, że Wysoka Rada może podejmować uchwały. Dobrze. Porządek obrad paniom i panom radnym został dostarczony w formie e-sesji. Został zwołany na wniosek zarządu i chciałbym odczytać uzasadnienie. Powodem zwołania sesji w trybie artykułu 15 ust. 7 jest konieczność prowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie po uchwale budżetowej w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1382N Wojmiany-Wiewiórki na odcinku Wojmiany-Woryny w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz młodzieżowy startup Inwestycja w Lepsze Jutro współfinansowanego w ramach projektu grantowego Potrafię, decyduje, działam. Program wspierania aktywności inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim realizowanego w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Warmii Mazur na lata 2021-2027 oraz podjęcie uchwały odrębnej w sprawie przyjęcia przedsięwzięcia do realizacji oraz złożenia wniosku o dofinansowanie dla zadania pod nazwą Termomodernizacja budynków B oraz stołówki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 imienia Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach w związku z terminem przyjmowania wniosków od 14 października 2024 i oczywiście gdzie zawsze dominuje, kto pierwszy ten takie środki ma prawo otrzymać. Jeśli chodzi o porządek obrad, to oprócz punktów stwierdzenia prawomocności obrad, otwarcia, ustalenia porządku, mamy te trzy uchwały A, B i C, którą państwo macie i nie przewiduje się tu spraw równych, jest zamknięcie obrad 9. sesji Rady Powiatu. Czy potrzebne są paniom i panom radnym jakieś wyjaśnienia dodatkowe? Jeśli nie, to w porządku chyba tutaj nie przegłosowujemy. On jest zaproponowany przez zarząd. Dobrze. To przechodzimy w takim razie do punktu 4. Podjęcia uchwał w sprawach. W sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2024-2037. Czy są potrzebne wyjaśnienia w sprawie projektu uchwały i zmian do tej uchwały? Nie widzę, nie słyszę takiego wniosku. Odczytuję treść, bo państwo mogliście się zapoznać z treścią w e-sesji.
Uchwała nr 9/59/2024 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 8 października 2024 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2024-2037. Na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych Rada Powiatu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wieloletnia prognoza finansowa powiatu na lata 2024-2037 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2037 stanowi załącznik do nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosujemy. Kto jest za? Jeszcze jeden głos. 14 głosów za, 0 przeciw, wstrzymuje się 0. Informuję Wysoką Radę, że uchwała została podjęta. Uchwała kolejna. Czy są do uchwały o zmianach w budżecie jakieś pytania? Jeśli nie ma, to przechodzimy do odczytania. Uchwała nr 9/60/2024 Rady Powiatu Bartoszyckiego z 8 października 2024 w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2024. Na podstawie przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o finansach publicznych wymienionych tutaj w treści, Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 1 643 311,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody powiatu po zmianach wynoszą 187 373 378,21. Podpunkt 2a. Dochody bieżące w wysokości 127 449 764 768,21 zł. I punkt 2b. Dochody majątkowe w wysokości 59 923 610 zł. Paragraf drugi. Zwiększa się plan dochodów w konsekwencji o wymienione kwoty zgodnie z załącznikiem nr 2. I wszystkie treści Państwo tutaj macie w paragrafie drugim, trzecim, czwartym i piątym. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przeprowadzamy głosowanie. Kto jest za? 14 głosów za, nie ma głosów wstrzymujących i przeciwnych. Przechodzimy do kolejnej uchwały w punkcie 4c. Uchwała nr 9/61/2024 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 8 października 2024 w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Termomodernizacja budynków B oraz stołówki Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się wolę złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcie do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Termomodernizacja budynków B oraz stołówki Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 imienia Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół realizującego inwestycję B113, wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, komponent B, zielona energia i zmniejszenie energochłonności. Paragraf drugi. W przypadku umieszczenia projektu, którym mowa w paragrafie pierwszym, na liście rankingowej i otrzymaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania, w budżecie powiatu zabezpieczone zostaną środki finansowe niezbędne do realizacji projektu. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy tu do tej uchwały są jakieś pytania? Dobrze, pani starosto, proszę bardzo.
Drodzy Państwo, myśleliśmy, że wystarczy nam do złożenia wniosku tylko uchwała zarządu, jednak wolimy się zabezpieczyć tym, żeby mieć uchwałę Rady Powiatu po to, żeby nam przypadkiem z formalnego punktu nie odrzucili naszego wniosku. Wybraliśmy dwa budynki, mieliśmy robić to całościowo, całą szkołę, ale w związku z tym, że jest bardzo krótki termin realizacji, bo jest do połowy 2026 roku, to wspólnie stwierdziliśmy, że niestety nie uda nam się tego w półtora roku zrobić czterech budynków i zadecydowaliśmy, że robimy budynek B i stołówkę z tego względu, że w budynku A dach będzie zrobiony teraz już, będziemy ogłaszali w koniec listopada przetarg na dach w budynku A, a więc ten budynek będzie zabezpieczony przynajmniej od stropu, że tak powiem, żeby nie zalewało. Natomiast budynek B nie jest zabezpieczony. Dlatego wybraliśmy budynek B i wybraliśmy stołówkę, którą jeżeli nie zrobimy, to za jakiś czas trzeba będzie ją po prostu zburzyć, bo ona się nie będzie nadawała już naprawdę do niczego. Ja myślę, że stołówka będzie fajnym miejscem, gdzie będzie można jakieś swoje fajne pomysły tam realizować i pomysł na to mamy, ale to już w przyszłości. Stąd właśnie te dwa budynki. Bardzo chcieliśmy zrobić wszystko, ale boimy się, że się nie wyrobimy, a z moich informacji, które uzyskałam, wynika, że niestety nie będzie można wydłużyć terminu. Czyli musimy w tym czerwiec 2026 rok się zmieścić z rozliczeniem całości. Dlatego nie ryzykowaliśmy po to, żeby potem nie oddawać dotacji. Także no, mamy nadzieję, bo wiem, że zainteresowanie programem jest bardzo duże. Jest to, że tak powiem, internetowe przesyłanie projektu, a więc no mamy nadzieję, że serwery nie padną i że się wstrzelimy w okienko, które po prostu nas gdzieś tam dosyć wysokim miejscu ulokuje. Przygotowujemy się do tego już teraz, żeby jak najszybciej móc ten wygenerować wniosek i go jak najszybciej wypełnić, także no mam nadzieję, że nam się to uda. Dziękuję bardzo za wyjaśnienia. Czy są pytania jakieś? Nie widzę, nie słyszę. Przechodzimy do... Projekt uchwały został odczytany, to przechodzimy teraz do głosowania. Kto jest za? czternaście głosów za, nie ma głosów przeciwnych i wstrzymujących. Informuję Wysoką Radę, że Rada przyjęła uchwałę. I punkt piąty, zamknięcie obrad 9 sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Zamykam obrady 9 sesji Rady Powiatu. Dziękuję bardzo.